21 kwietnia 2021 roku sporządziłem pismo skierowane do Sądu Okręgowego w Warszawie na ręce prezesa awansowanego rzecznika sądów dyscyplinarnych sędziów Piotra Schaba w sprawie pisma, jakie otrzymałem wcześniej, oznakowanego WIS 440-201-21R. Był to wniosek o podanie bliższych informacji oraz znaku pisma określonego jako wniosek pana Lorenza Freiman, zamieszkałego w Warszawie itd., skierowanego do Anna Bojarczuk, prezes Sądu Rejonowego Praga Północ. I notabene objęty postępowaniem sądowym z mojego powództwa, której zarzucam matactwa z wykorzystaniem urzędu na moją szkodę oraz innych osób i samego wymiaru tzw. sprawiedliwości obecnego państwa polskiego, którego nie jestem obywatelem, jestem apatrydą. W uzasadnieniu podałem, że w odebranym 20 kwietnia 2021 roku piśmie skierowanym do Anny Bojarczuk, prezesa Sądu Rejonowego Praga Północ oraz do wiadomości pana, i tutaj cytowałem, pan Lorenz TZ Freiman, to samo nazwisko było w postanowieniu przestępcy, bandyty na urzędzie Włoch Joanny Sądu Rejonowego Mokotów, która to złamała artykuł 379 i ukarała pana Lorenza Freimana za to, że nie przyjął postawy stojącej, nie dopuszczając mnie do złożenia wniosku o przestrzeganie prawa, w tym artykułu 379 Kodeksu Postępowania Karnego oraz artykułu 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I cytuję dalej. Zawarta jest w czterech linijkach informacja o przekazaniu wniosek pana Lorenza Freiman, ponownie Lorenz Freiman TZ, zamieszkałego w Warszawie i tak dalej. Pismo zostało sporządzone przez Dymek Krystynę, sędziego sądu w stanie Sądu Okręgowego w Warszawie, w stanie spoczynku, z upoważnienia prezesa Sądu Okręgowego, czyli Piotra Schaba. I dalej podniosłem i zarzuciłem znieważanie mego imienia, a mam takie prawo, artykuł 37 Konstytucji, podawanie fałszywych danych co do miejsca mego zamieszkania. Jako apatryda nie znajduje się w ewidencji ludności państwa polskiego, są na to dowody. A natomiast podaję adres do korespondencji, jak wyżej w tym piśmie. I tutaj właśnie mamy pokrzywdzenie Rzeczypospolitej Polskiej, imienia Klaudiusza Królika, Lorenz Freiman, Warszawa i tak dalej. Oraz ukrywanie znaku i treści tego nieznanego wniosku pana Lorenza TZ Freiman. Wniosłem tym pismem o podanie mi znaku tego wniosku Lorenza TZ Freiman, uszanowanie zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej mego imienia i nazwiska oraz wyłączenie od dalszego udziału w moich sprawach Dymek Krystyna. Na to moje pismo otrzymałem pismo skierowane do szanownego pana Lorenza Freimana, adres doręczeń, pokrzywdzeni Rzeczypospolitej Polskiej imienia Klaudiusza Królika z dnia 7 maja 2021 roku z nagłówkiem Sądu Okręgowego w Warszawie, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie i oczywiście ta sama sygnatura 440-201-21R, ale uwaga, dotyczy i jest podany znak mojego pisma, który podawałem, czyli LF-088-2021. I w treści tego pisma, no po raz pierwszy, to jest kuriozum, dlatego nagrywam to, bo do tego właśnie też zmierzam, że myślałem, że słowo przepraszam jest nieznane w słownictwie tych, którzy piastują urzędy sędziowskie. I oto otrzymałem w odpowiedzi na pana skargę. To nie była skarga, to był wniosek, która wpłynęła do Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 22 kwietnia 2021 roku. Pismo napisane 21 kwietnia.
Bardzo przepraszam za błąd literowy, który wystąpił w Pana imieniu w piśmie z dnia 30 marca 2021 roku, przekazującym Pana wniosek z dnia 23 lutego 2001 roku prezesowi Sądu Rejonowego dla Pragi Północ oraz za oczywistą omyłkę we wskazaniu Pana adresu do doręczeń jako adresu miejsca zamieszkania. I znowu, tutaj te pisma, mój wniosek z 23 lutego, nie wiem jaki to był wniosek, czego dotyczył, kogo dotyczył. Nie podano znaku, a zatem mimo, że tu podaje się znak mego pisma, w dalszym już korespondencji, w dalszej treści tego pisma ponownie ukrywa się znak pisma, który bardzo mi pomaga, by w tym szambie kłamstw, matac, manipulacji znaleźć właściwe pismo. Ułatwia mi to ze względów na tą ogromną ilość tych pism, znalezienie właściwego pisma, którego treść właśnie dane pismo dotyczy. I znowu z upożenia prezesa Sądu Kręgowego, czyli za jego wiedzą, Piotra Schaba, występuje sędzia Sądu Kręgowego w stanie spoczynku, Krystyna Dymek. Dymek, który nie powinno być, ponieważ we wniosku moim właśnie jest zastrzeżenie, wyłączenie od dalszego udziału w moich sprawach Dymek Krystyna. I jak widzimy w tym szambie, w dalszym ciągu pani Dymek się tapla. O, sędzia w stanie spoczynku i nadal bierze udział, broniąc się sama, występuje we własnej sprawie. Ale słowo bardzo przepraszam, jest to dla mnie istotny element po raz pierwszy, bo tego słowa nie usłyszałem od Włoch Janny, nie usłyszałem od Iwony Strączyńskiej, od kilkuset sędziów, którzy nie potrafią, mając i piastując jakże ważny urząd sędziego, dopuścić do tego i przeprosić pana Wawrzyńca Jastrzębskiego za to, że dokonawszy 30 kwietnia 2006 roku zakupu 10 sztuk jajek, opuściwszy sklep Netto w Szczecinie, w żadnym momencie, w żaden sposób nie był złodziejem, nie dokonał kradzieży, a tym bardziej nie awanturował się, nie był agresorem i nie dopuścił się zamachu na bydlaka, bandytę Pawła Bogackiego, ochroniarza bez licencji, który dokonał pościgu pieszego za niewinnym, uczciwym klientem, dopuścił się znieważania publicznego, stój ty złodzieju, sfilmowaliśmy ciebie, jak ukradłeś jajka, a następnie bezprawnie, ponieważ bez licencji, dokonał chwytów obezwładniających i ta sprawa ciągnie się już od roku 2006, z jakim skutkiem? Takim, że jedno kurze jajko ukazało, w jakim stanie znajduje się polski wymiar tzw. sprawiedliwości. Jest to wielkie, ogromne szambo, kloaka, kłamstw, matac. Z obrzydzeniem już biorę każde pismo do rąk, oprócz tego, w którym po raz pierwszy sędzia, może dlatego, że jest w stanie spoczynku, Krystyna Dymek potrafi bić się w pierś i używa słowa nie tylko przepraszam, ale dodaje jeszcze bardzo. Mimo wszystko szanuję panią Krystynę Dymek za to, że potrafiła stanąć na wysokości zadania, broni swojego honoru, swojego nazwiska, swojej czci, ale bardzo proszę, żeby już więcej nie uczestniczyła i nie brała udziału w rozpatrywaniu moich pism, które składam prawie każdego dnia do Sądu Kręgowego, do organów państwa polskiego, którego nie jestem obywatelem.